Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonywać profesjonalnie gładź wałkiem. Zapraszam na film. Zanim przejdę do wykonywania gładzi, chciałbym Wam zaprezentować narzędzia, którymi tą gładź będę wykonywał. A w zasadzie to już wykonałem, bo ściana za mną jest wyszpachlowana i skos również jest wyszpachlowany, ale to zobaczycie za chwilkę. W filmie, który wyjeżdża Wam w karcie z tej strony, pokazywałem Wam zestaw od Luty Parfait do wykonywania połączeń, do szpachlowania połączeń płyt kartonowo-gipsowych w Q1 i w Q2. Zapraszam do jego oglądania, bo w sumie bardzo ciekawy film. Dzisiaj również mam zestaw od firmy Luty Parfait, ale już do wykonywania gładzi wałkiem. I tak ten film powstał przy współpracy z firmą Luty Parfait, która dostarczyła mi narzędzia, które dzisiaj Wam pokażę. Zestaw składa się z 4 pac do wykonywania gładzi, 2 wałków oraz 2 kij teleskopowych właśnie do wałka i do szpachli. I teraz tak, jeżeli chodzi o wałki, to mamy 2 rodzaje wałków. Pierwszy to jest o rozmiarze 22 cm, drugi o rozmiarze 8 cm. Spokojnie to wystarcza tak, żeby samemu bądź też 2 osoby wykonać właśnie jakąś tam ścianę w gładzi, skos czy sufit i niezależnie od tego, ile mamy metrów, jeżeli nie mamy agregatu, a no chcielibyśmy szpachlować nieco szybciej, nieco w lepszej jakości, no to wiemy wszyscy, że nakładanie gładzi wałkiem jest dobrym rozwiązaniem. Do tych wałków mamy kij teleskopowy, mniej więcej to jest długość około 80 cm. On rozkłada się do długości, jakby podwaja swoją długość, tak? I teraz możemy sobie tutaj w tą końcówkę tego kija teleskopowego zamontować wałek. Wszystko pasuje na zatrzask. Zobaczcie, tak mniej więcej to wygląda. Narzędzia mogą być troszeczkę brudne, bo tutaj już całe poddasze sobie wyszpachlowaliśmy, tak więc no, używaliśmy tych narzędzi do pracy. I teraz tak, tak jak mówię, no, kij teleskopowy, spokojnie tutaj mamy sufit na wysokości 2,75 i z tym kijem dajemy sobie radę. Myślę, że nie będzie problemu, nawet jeżeli sufit miałby i 3 metry, też spokojnie da radę. Jeżeli chodzi o szpachle do nakładania gładzi, to tak jak powiedziałem wcześniej, mamy 4 rozmiary. Pierwszy rozmiar to jest 10 cm. Drugi rozmiar 25 cm, trzeci rozmiar 45 cm oraz największy 60 cm. Tak one wyglądają. Zobaczcie, ta firma już tutaj nadrukowuje sobie swoje logo. Wcześniej były naklejki, teraz zauważyłem, że to się troszeczkę zmieniło. Już mamy to logo naniesione za pomocą grafiki. I teraz tak, jeżeli chodzi o kij do szpachlowania, to również on jest teleskopowy, tak? Możemy sobie go rozłożyć na dowolną wysokość. Tutaj mamy taką informację, żeby zatrzymać się w tym miejscu, no bo jeżeli rozłożymy go dalej, to po prostu ten kij będzie niestabilny, tak? Czyli producent oznaczył, do jakiej szerokości możemy rozłożyć tego kija. Montujemy szpachle, czy tam pacę do gładzi. Zapinamy, wszystko pasuje na takie właśnie zatrzaski i możemy sobie szpachlować sufit, ścianę, tak więc nie ma problemu. Tutaj ten kąt jest regulowalny, tak więc też możemy to wyregulować pod siebie. Jeżeli chcemy ostrzejszy kąt, lubimy pracować na ostrzejszym kącie, no to możemy również to sobie poprawić. I teraz tak, to by było tyle, na tyle, jeżeli chodzi o szpachle. Dodatkowo jeszcze z firmy Luty Parfait dostałem lampę, która jest według mnie lampą
nazwałbym ją taką terrorystką. Dlaczego? Bo pokazuje wszystko, co jest na ścianie i na suficie. Tak więc dosyć ciężko się pod nią szpachluje, ale plus jest taki, że jeżeli ustawimy ją sobie z kąta do ściany, to tak naprawdę widzimy wszystkie niedociągnięcia. Wiadomo, że jeżeli szpachlujemy gładzią już na gotowo, tak, no to ona wygląda fajnie, później niestety ta gładź troszeczkę sobie wciąga i wychodzą jakieś tam ryski, jakieś niedociągnięcia. Podczas szlifowania też używaliśmy tej lampy, żeby sobie po prostu ułatwić pracę. Lampa jest lampą akumulatorową, tak. Szerokość około 30 cm. Tutaj ma takie gumowe jakby odbojniki, czyli tam ona nie jest jakąś tam, nie ma twardej obudowy, możemy ją sobie oprzeć o ścianę, oprzeć o sufit i szpachlować pod tą lampę. Dodatkowo przegub, który jest tutaj, jest również ruchomy, czyli też jeżeli mamy na przykład skos, to możemy sobie pod dowolnym kątem tą lampę ustawić. W komplecie oczywiście była ładowarka do tej lampy oraz kij teleskopowy. Tutaj już nieco dłuższy, bo 1,5-metrowy, a w zasadzie może nawet i trochę dłuższy. Wszystko pasuje na zatrzask. Te mocowania są znormalizowane, czyli po prostu no, tego kija również możemy używać na przykład do nakładania gładzi wałkiem, bo wałek spokojnie będzie pasował na tego kija i on rozkłada się nawet do 3 metrów. I tutaj jeżeli mamy sufit podwieszany na wysokości 2,75, no to rozkładamy sobie, blokujemy sobie tą lampę o sufit, odpalamy i szpachlujemy pod lampę. Powiem Wam szczerze, że bardzo wygodne szpachlowanie pozwala naprawdę zobaczyć to, czego byśmy nie zobaczyli normalnie. Jeżeli sobie chcemy oprzeć o ścianę, zobaczcie sobie, możemy sobie oprzeć pod kątem, zapalamy lampę, wtedy ona oświeca nam ścianę. No, wygląda trochę średnio, ale to wszystko da się wyciągnąć przy szlifowaniu. No i tyle. Zapraszam Was na dalszą część filmu, gdzie pokazuję Wam, jak wykonać gładzie, jak wyszpachlować właśnie ścianę i sufit. Tam dowiecie się, jaką masą szpachlowałem, jaką techniką i w sumie tyle. Tak więc zostańcie ze mną. Podobnie jak w poprzednim filmie dotyczącym szpachlowania połączeń płyt GK, dzisiejszy zestaw, który Wam prezentuję, również przychodzi w takim oto no, typowym opakowaniu w sumie dla firmy Lucky Parfait, w którym mieści się cały zestaw, tak? A jest tego sporo, ale wszystko się fajnie mieści. Jeżeli mamy etap gładzi, bierzemy sobie po prostu ten zestaw na budowę i sprawa załatwiona. Lampa, którą nazwałem terrorystką, przychodzi w osobnej walizce. Dlaczego terrorystką? No bo zobaczcie, co się dzieje. No, na razie nie wygląda to zbyt ciekawie, to jest już ściana wyszpachlowana na 2 razy, ale spokojnie poczekajcie do końca filmu, zobaczycie jaki efekt będzie finalny. Jeżeli chodzi o masę, którą dzisiaj używam, jest to Semin Pro Lis. Również masa, którą często widujecie w moich filmach, bardzo dobra masa, polecam tą masę, tutaj wielki ukłon dla firmy Semin, że w końcu zrobili nadrukowywane opakowania, a nie z nalepką papierową, bo ten papier lubił się czasami kruszyć i wpadał nam do wiaderka, co powodowało no, takie trochę no, poddenerwowanie podczas szpachlowania, bo te bobki gdzieś tam nam przeszkadzały, a w skrajnych wypadkach czasami nawet zatykały dysze w agregacie, jeżeli aplikowałem tą masę mechanicznie. Jeżeli chodzi o szpachlowanie ręczne przy pomocy no, tych szpachli i nakładania wałkiem, no to należy pamiętać o kilku zasadach. Tak? Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli szpachlujecie sami, tak jak ja, no to nie możecie nakładać bardzo dużych powierzchni, tak? Czyli ja bym się skupił no, do jakichś tam, nie wiem, 5, 6, 7 metrów kwadratowych ściąganiu tej zaaplikowanej masy i dopiero nakładaniu kolejnych etapów. Dlaczego? No bo jeżeli byście na przykład całą ścianę nałożyli za jednym zamachem, tak, czyli 15 metrów kwadratowych, na przykład, mogłoby się okazać, że jeżeli byście chcieli ściągnąć szpachlą tą wcześniej nałożoną masę i wracacie sobie do początku ściany,
no to okazuje się, że ta masa już jest na tyle przyschnięta, że no, wymagana będzie powtórna aplikacja. Tak więc no, to jest chyba najważniejsza zasada, że jeżeli szpachlujecie sami, no to należy o tym pamiętać. Oczywiście wydajność zwiększa się, jeżeli szpachlujecie we dwójkę. My zazwyczaj robimy to w dwie osoby, czyli jedna osoba po prostu nakłada, druga na bieżąco ściąga i wtedy nie ma tego efektu właśnie takiego przysychania. Praca idzie szybciej, wydajność się zwiększa. Kolejna zasada, o której należałoby wspomnieć, to równomierne nałożenie masy na podłoże, tak? Czyli generalnie nie chodzi o to, żeby tam jakoś, nie wiem, no, nałożyć byle jak tą masę, żeby tylko była nałożona, ale o to, żeby podczas nakładania no warstwy, która w zależności od podłoża jest różnej grubości, na tynkach wiadomo, że będzie troszeczkę grubsza, na płytach gipsowych troszeczkę cieńsza, ale musimy ją nałożyć równomiernie. Tak jak widzicie tutaj w tym filmie, ja bardzo się do tego przykładam, tak naprawdę no, jest to bardzo równo nałożone i wtedy nam po prostu mamy ułatwione ściąganie tej masy i tworzymy równą powierzchnię gładzi. No i w sumie tyle. Widzieliście w poprzednich moich filmach, również w filmie odnośnie gładzi sprzed 2 lat na moim kanale, że ja od bardzo dawna pracuję na szpachlach firmy Luty Parfait. Tak naprawdę no, wiecie sami, ten kto pracował na tych szpachlach, no to nie muszę mu reklamować i opowiadać niestworzone historie o tych szpachlach, po prostu no, ta marka sama się broni. Dużo osób gdzieś na różnych forach internetowych zwraca uwagę na to, że te ostrza, które są w tych szpachlach, są bardzo miękkie i pofalowane. No to właśnie one mają być pofalowane i dlatego są miękkie, że podczas dokładania sobie do sufitu czy do ściany one właśnie płyną sobie, tak jakby można to powiedzieć w żargonie budowlanym, po tej powierzchni i wyrównują nam tą powierzchnię. Moim zdaniem to jest zaleta, a nie wada, że te ostrza są takie no, dosyć elastyczne. Drugą warstwę nakładam na podłoże po jakichś no, 2-3 godzinach. Widać, że ono nie jest do końca wyschnięte, ale nie klei się pod palcem, czyli fachowo to się nazywa, że ono jest tak matowo wilgotne, tak? Czyli widać, że ono jest jeszcze wilgotne, ale już jest na tyle związane, że po prostu nie ciągnie nam się pod palcem i spokojnie można nakładać drugą warstwę. No i tutaj widzicie, jaką robotę robi ta lampa, że ona tak naprawdę pokazuje nam wszystko, tak? I równomierność nałożenia poszczególnych warstw oraz z drugiej strony, jakby to powiedzieć, powierzchnię, którą ściągamy, jesteśmy w stanie bardzo fajnie sobie dopracować, tak żeby później mieć jak najmniej szlifowania, aczkolwiek no, w tym wypadku wyszło to troszeczkę inaczej. No i tak to wygląda na drugi dzień, moi drodzy. Mamy ścianę w pełni wyschniętą. Zobaczcie, że no, na pierwszy rzut oka nie wygląda to zbyt ciekawie. Tak naprawdę przy tej lampie każdy defekt jest widoczny. Ale to nie jest wada, właśnie po to jest ta lampa, żeby pokazać nam wszystkie defekty i żebyśmy mogli sobie planeksem, jak sama nazwa wskazuje tego urządzenia, splanować sobie tą powierzchnię i wyprowadzić sobie tą powierzchnię idealnie tak, żeby nie mieć problemów podczas odbiorów. Należy pamiętać, żeby tej masy było też odpowiednio grubo, no bo jeżeli damy 2 razy cienko, no to zaczniemy przeszlifowywać się do tynku, a wtedy no, wyjdzie delikatnie mówiąc no, dosyć nieładnie. I to by było na tyle, moi drodzy. Będę zbliżał się już ku końcowi tego filmu. Tradycyjnie wszystkie linki do narzędzi i do urządzeń użytych w tym filmie macie w opisie, tak więc zachęcam do rozwinięcia sobie opisu i do poczytania sobie o tych narzędziach. I to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Ja postaram się odpowiadać na bieżąco. A jak wygląda ściana już po wyszlifowaniu? Zobaczcie sami. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. Na razie.